Ciekawe, co to za małe światła tuż przed nami. Kolumbiku? Myślę, że to może być grupa świecących kałamarnic. One błyszczą w ciemności. Zgaśmy światła, żeby im się lepiej przyjrzeć. Robi się, kapitanie. Ciągle nie jestem pewien, czy to są one. Chyba powinny się poruszać. A więc podpłyńmy trochę bliżej. Bliżej... Skaczące meduzy! Dusiu, podkręć moc i cała wstecz! Próbuję, kapitanie, ale coś nas zatrzymuje! Przełącz na sterowanie ręczne! Musimy się uwolnić! Ojej! Na kocie wąsiska! Na pingwinie skrzydełko! Niedobrze, mocno nas trzyma. Dusiu, światła, zobaczmy, co to jest. Już, kapitanie. Jakie ogromne oko! Zmyliły was świecące obwódki wokół moich oczu, prawda? Nie wiedzieliście, że należą do kogoś tak wielkiego. Nie chcieliśmy cię skrzywdzić. Proszę, pozwól nam odpłynąć. Nie. Skoro was mam, to zatrzymam, dziwna kałamarnico. Dusiu, uruchom oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska. Kolumbiku, masz jakiś pomysł, co to może być? Tak, to kałamarnica kolosalna. Jest jak moja kuzynka, kałamarnica olbrzymia, tylko że znacznie większa. O tak, to największa kałamarnica w oceanie. Chciałbym bardzo, żeby przestała nami potrząsać. Nie będę potrząsać. Łatwo poszło. Będę ściskać. Ona zmiażdży oktostatek. Nie, jeśli zmierzymy się z nią macka w mackę. Kseniu? Chyba mam dobry pomysł. Dzięki temu kostiumowi profesor Atrament będzie mógł poruszać mackami oktostatku tak jak własnymi rękami. Wow! Nie jestem mistrzem we wciskaniu guzików, ale jestem dobry w zapasach mackami. Doskonale. Uruchamiamy mackonezon. Skręć trochę w bok. Teraz w dół. Tak jest. Panie profesorze, jest pan waleczny jak pirat. Ojej, muszę odpocząć, zanim wypróbuje na mnie swoje haki. Haki? A jakie? Ogromne haki wystające z jej kolosalnych macek. Tak, to sprawia, że niełatwo jest przed nimi uciec. Już prawie. Jeszcze tylko kilka zwrotów i powinno się... Atrament! Klasyczny sposób obrony kałamarnic. O nie! Nie widzę teraz, gdzie są jej macki. Proszę, częstujcie się. Zaciągnę was na dno. Płyniemy! Kapitanie, chyba nas zakleszczyła. Rozumiem. Kocurro, na mostek. Oto mój plan. Płyniemy na zewnątrz i próbujemy własnoręcznie... odczepić jej macki od oktostatku. Te macki są za słabe dla nieustraszonego pirata. Zamiast każdej, którą usuniemy, pojawiają się dwie kolejne. Czas użyć siły niedźwiedzia polarnego. Gotowe! Kapitanie, uwaga na mackę! Dzięki, Kocurro. Nie ma sprawy. Lepiej uciekajmy. Kapitanie, coś kieruje się prosto na nas. Aha, to jest grupa kaszalotów. A kaszaloty uwielbiają jeść kałamarnice kolosalne.
Nie podoba mi się ten dźwięk. Jeśli kaszaloty spróbują zjeść te kałamarnice... Przez przypadek mogą uszkodzić oktostatek. O, weźcie sobie te kałamarnice, ja się stąd wynoszę. Przestańcie się mnie trzymać! Puszczajcie! Ale to przecież ty trzymasz nas! Racja! Utknęłam! Nie ucieknę przed kaszalotami, jeśli nie będę szybko płynąć! Kapitanie, kaszaloty są coraz bliżej! O! To już po nas! Bez obaw! Uchronimy ciebie i oktostatek przed kaszalotami! Oktonauci, przygotujcie wszystkie pływaki! Tu jesteś, kolosalny obiadku! Oktonauci, zaczynamy! Hej! To zabawne! Do wszystkich, ciągnijcie! A teraz na dół! Zjeżdżamy! Ciągle za nami płyną! Tak, Piniu, ale kaszaloty oddychają powietrzem. Wcześniej czy później wypłyną na powierzchnię, żeby zaczerpnąć powietrze. Dłużej! Nie! Wytrzymam! Muszę wrócić na powierzchnię! Doskonale! O, dziękuję! Ocaliliście mnie! Przepraszam, że omal nie zniszczyłam wam statku. Nic się nie stało. No, w każdym razie niewiele. A teraz pomożemy ci odczepić się od naszego oktostatku. Nie, nie. Nie musicie się trudzić. Sama mogę to zrobić. Lepiej uważaj, bo twoje haki utknęły głęboko. Mam przejściowy problem z mackami, to wszystko. Na pewno niepotrzebna ci pomoc? Spokojnie, koledzy, mogę to zrobić. Muszę się tylko zaprzeć. I naprawdę porządnie szarpnąć! Oj! Ups, przepraszam. O nie! Natek i Tuptusie tam są! Strasznie szybko spadają! Nie ma czasu do stracenia! Kochani, w dół! Jest za ciemno. Nic nie widzę. Ja widzę! Widzę! To wskazuj mi drogę. Jest za ciemno, żebym cokolwiek zobaczył. A ja mam największe oczy w oceanie. Potrafię widzieć nawet w ciemnościach. Więc użyj swoich umiejętności. Gdzie oni są? Poszukam! Poszukam! O-o! W dole! Tutaj! Kochani, w dół! No, nie w tę stronę, tylko w tamtą. A teraz skręcamy. Szybciej! Są już coraz bliżej skał. Masz jedną sprawną mackę. Spróbuj ich dosięgnąć i jeśli możesz, schwytać. Dobrze. Już prawie ich mam. O, złapałam! Oktonauci, w górę! Wspaniale! Czasami zapasowa macka naprawdę się przydaje. Świetnie mi się chwyta, ale nie zawsze dobrze puszcza. Chyba muszę skorzystać z waszej pomocy. A więc rozpocznijmy operację odczepiania macek. Teraz, kiedy twoje macki wróciły już na miejsce, nadszedł czas, żeby odzyskać tę naszą. Kseniu? Dobra, olbrzymie. Przymocuj ją. Tak jest. Troszeczkę bliżej. Teraz w dół. Jeszcze trochę. Teraz w lewo. Ale w twoje lewo. Zrobione. Wspaniale, kochani. To chyba wymaga przybicia piątki. Tak! Ale spokojnie! Uważaj z mackami!